Myślałem właśnie, że pierwszy raz w Sopocie nie będzie deszczu i będzie całkiem inny klimat, bo dawna pogoda była dobra. Generalnie szczerze powiem, że miałem tutaj już nie przyjeżdżać. Takie były ostatnie przed wyjazdem decyzje. Po pierwsze duże problemy techniczne z samochodem, ale też taki mój problem zdrowotny wynikł, ale wszystko jest dobrze. Dobrze, że przyjechałem. Cieszę się, samochód nie jest na te zawody generalnie tak przygotowany jak chciałem. Dużo awarii, zastosowaliśmy w ogóle seryjną skrzynię biegów na tą imprezę. Także zobaczymy, co przyniosą wyniki, ale pogodą i sytuacją tutaj to trochę jestem rozczarowany, bo myślałem, że uda się w końcu, żeby tutaj było sucho, było ciepło. Było przyjemnie, aczkolwiek myślę, że i tak bardzo dużo kibiców tutaj będzie. Jak czujesz się na tej trasie? Ja nigdy tej trasy nie lubiłem, to szczerze o tym mówię. Po drugie jeszcze, jak jeździłem Integrą, ten samochód jej po prostu nie znosił. Integra była za sztywna, bardzo źle się tutaj prowadziła. Tutaj jest jednak tak no, nierówno. Myślę, że to zawieszenie, które mamy na dzisiaj przygotowane, będzie dużo lepsze, aczkolwiek jazda bez spiętego mechanizmu no, będzie dużo utrudniać wszystko.